Nie wolno dotykać pacjenta po operacji. Moja historia z fizjoterapią zaczęła się od sportu i od kontuzji. Poważny uraz kręgosłupa i długa rekonwalescencja. Mogłam poczuć na własnej skórze, jak wygląda proces fizjoterapii pourazowej. Praca z pacjentem ortopedycznym wymaga od nas szerokiego spojrzenia na jego cały narząd ruchu. Zamiast przerabiania setek różnych innowacyjnych metod, kursów, robionych często w złej kolejności, rozpocznijmy tę przygodę od nauki biomechaniki, anatomii i fizjologii. Uczmy pacjenta świadomości ruchu, bezproblemowego wykonywania czynności dnia codziennego. Tego, co jest mu potrzebne do normalnego funkcjonowania. W branży panuje ogólny lęk przed pracą z pacjentem pooperacyjnym. Nie wolno dotykać osoby bezpośrednio po operacji, bo możemy coś uszkodzić. Nie powinno się, bo zaburzymy proces leczenia i tak dalej. To mity. Uwielbiam prowadzić pacjentów tuż po operacji. Połączenie długoletniej praktyki z doświadczeniem okołooperacyjnym i to, że sama jestem po 4 operacjach, daje mi możliwość jeszcze lepszego zrozumienia, z czym zmagają się pacjenci. W moim kursie pokażę Ci krok po kroku, jak bezpiecznie i skutecznie wspierać leczenie przypadków pooperacyjnych i jak wygląda cały proces rehabilitacji. Nazywam się Martyna Jarocka i to jest mój masterkurs.